25 lat przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowo-handlowego Dolomit, kopalnia Ząbkowice S.A. Mamy pomysł na przyszłość. Jesteśmy jednym z wiodących w kraju zakładów wydobywających i przerabiających dolomit dla potrzeb budownictwa drogowego, mieszkaniowego, hutnictwa, materiałów ogniotrwałych oraz rolnictwa. Jednocześnie wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie przygotowujemy projekt dotyczący produkcji sorbentów do odsiarczania spalin dla przemysłu energetycznego. Nasza siedziba oraz kopalnia mieszczą się na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, położonej na Wyżynie Śląskiej w dzielnicy Ząbkowice. O Ząbkowicach wspominał już Jan Długosz w XV wieku. Ząbkowicze, bo tak brzmiała wówczas nazwa osady, związana była z górnictwem, choć jeszcze wówczas nie dolomitu. Ale co to jest w ogóle dolomit? Dolomit został odkryty w Alpach Włoskich przez francuskiego geologa Deodata de Dolomier w 1791 roku. Ten kopalny minerał powstały w erze mezozoicznej około 251 milionów lat przed naszą erą. Został nazwany od jego nazwiska. Dolomit występuje na terenie całego kraju, ale ich największe pokłady znajdują się na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej i Małopolskiej, w Sudetach i Przedgórzu Sudeckim. Jest to osadowa skała węglanowa, składająca się głównie z minerału dolomitu, czyli węglanu wapnia i magnezu, a także minerału kalcytu, węglanu wapnia, minerałów ilastych, kwarcu, markasytu, pirytu i substancji bitumicznej. Nasza kopalnia i dzisiejszy zakład przetwórczy są spadkobiercami chlubnej i długiej tradycji. Warto więc przypomnieć jej historię oraz ludzi, którym zawdzięczamy nasz dzisiejszy sukces. Ale po kolei. Postacią, od której musimy zacząć, jest dr Adam Piwowar, pierwszy prezydent Dąbrowy Górniczej. Ten geolog, podróżnik i społecznik urodził się 29 października 1874 roku w Dąbrowie Górniczej. To dzięki niemu i jego wcześniejszym badaniom geologicznym, jakie prowadził w swojej okolicy, odkryto i zaczęto eksplorację złóż rudy żelaza i cynku, kamienia litograficznego, glinek oraz dolomitu. Do roku 1925 dr Adam Piwowar był udziałowcem małego kamieniołomu w Ząbkowicach, otwartego pod sam koniec XIX wieku, w którym wydobywano dolomit. Adam Piwowar wycofał się, a jego udziały kupił Felix Fischel-Siegreich z żoną i jako właściciel większości udziałów powołał do życia spółkę Eltes. Widzimy go po prawej przy ścianie wydobywczej kopalni przed 1939 rokiem. Obok stoi Stoncer, kierownik robót, Jędrysik trzymający młot oraz ładujący dolomit Michał Kotula. Nowy właściciel zbudował piec do prażenia dolomitu dla celów hutniczych. Był to kamień milowy, związujący ząbkowicką kopalnię z przemysłem hutniczym Zagłębia Dąbrowskiego. Dobra koniunktura, zelektryfikowanie kopalni doprowadziło do jej rozwoju i budowy pięciu pieców prażalniczych. Piece opalano węglem kamiennym, a dzienna produkcja wynosiła około 20 ton. Warunki produkcji, jak wszędzie wówczas, były ciężkie ze względu na ich ręczne wykonywanie. Więc w zakładzie w 1931, 34 i w 38 roku zorganizowano strajki, w tym okupacyjne, domagając się poprawy warunków pracy, podwyżki płac, co zarejestrował miejscowy fotograf. Niestety II wojna światowa i okupant hitlerowski zatrzymały proces rozwoju kopalni. Po wyzwoleniu w 1945 roku kopalnia wróciła teoretycznie do stanu sprzed wojny, ale już w 1946 roku wprowadzono nacjonalizację przemysłu, co dokonało się w kopalni w 1950 roku. Rok 1953 to powołanie do życia przedsiębiorstwa państwowego Ząbkowickie Zakłady Dolomitowe, które następnie weszło w skład Tarnogórskich Zakładów Dolomitowych w 1969 roku, aby od 1975 roku być częścią Górniczych Zakładów Dolomitowych w Bytomiu. Rok 1987 był przełomowy.
ponieważ zakończono prażenie dolomitu dla hutnictwa i w 1988 roku rozpoczął się demontaż pieców prażelniczych. Tym samym po 60 latach zakończył się etap zapoczątkowany w roku 1926 z budowaniem pierwszego niewielkiego prażelniczego pieca. W miejscu pieców prażelniczych wybudowano w latach 1988-99 cztery młyny prętowe typ 9884, służące do przemiału dolomitu i produkcji nawozu wapniowo-magnezowego w postaci węglanowej na potrzeby rolnictwa. Wprowadzenie nowej technologii produkcji zastąpiło tradycyjną prażenie dolomitu. Po 1989 roku Polska stanęła w obliczu transformacji ustrojowej i gospodarczej. Nowa rzeczywistość wymusiła podjęcie nowych i przemyślanych decyzji. Dla ratowania miejsc pracy 30 września 1991 roku z udziałem i za zgodą pracowników powstała spółka akcyjna o nazwie PPUH Dolomit, kopalnia Ząbkowice S.A. Powołano wówczas dwuosobowy zarząd spółki. Dyrektorem zarządu został Janusz Kmiecik, a zastępcą dyrektora Zbigniew Grochalski, którzy pełnią swoje funkcje do dziś. W miarę transformacji kraju następowało ożywienie gospodarki i zapotrzebowanie na kruszywa, w tym m.in. na dolomit. Przystąpiono do budowy i modernizacji ciągów krusząco-sortujących oraz rozpoczęto budowę całkiem nowego ciągu krusząco-sortującego. Zakupiono nowe kruszarki oraz niezbędną ilość przesiewaczy i przenośników taśmowych, z których część wykonano we własnym zakresie, podobnie jak większość prac modernizacyjnych i inwestycyjnych. Wybudowane i zmodernizowane ciągi krusząco-sortujące oddano do ruchu w całości do końca 1998 roku. XXI wiek. W nowy wiek PPUH Dolomit, kopalnia Ząbkowice S.A. weszła z impetem i z planem na przyszłość. Mieliśmy już w kraju ugruntowaną pozycję w branży. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku było powodem rozwoju wielu gałęzi przemysłu, w tym w szczególności budownictwa. Dotacje unijne, plan rozbudowy sieci autostrad oraz przygotowanie nowej infrastruktury drogowej w kraju spowodowały, że popyt na kruszywa drogowe był ogromny. Nasza firma dobrze wykorzystała ten okres. Podjęte przedsięwzięcia w zakresie ilości i jakości produkowanych wyrobów, ograniczenia kosztów produkcji, wymiany parku maszynowego na urządzenia nowej generacji, zmiany technologii urabiania, wydobycia i przeróbki dolomitu na kruszywa i nawozy oraz na dolomit hutniczy świadczą o naszym sukcesie w branży. W latach 2000-2011 wymieniono cały sprzęt do wydobycia i przeróbki dolomitu. Obecnie urabianie złoża prowadzone jest sposobem minerskim przy pomocy strzelania metodą długich otworów. Strzelone masy skalne po rozdrobnieniu brył ponadwymiarowych przy pomocy młotów hydraulicznych Atlas Copco transportowane są do mobilnych ciągów kruszących lub do zakładu przeróbczego samochodami technologicznymi. Zakupiliśmy 3 mobilne ciągi krusząco-sortujące firmy Terex Finlay. Nowe ładowarki i koparki firm Volvo, Komatsu, Liebherr i Dosan. Rozdrobniony kamień w kruszarkach zostaje rozfrakcjonowany przez przesiewacze. W ten sposób uzyskiwane są kruszywa zgodne z polską normą oraz standardami Unii Europejskiej. Odpowiedni skład chemiczny surowca dolomitowego ze złoża w Ząbkowicach, jak i chruszczobrodzie, predysponuje go do wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu. Oferta produktów ząbkowickiej kopalni jest bardzo bogata. Klienci mają do wyboru kilkanaście różnych granulacji.
Przedsiębiorstwo produkuje także nawóz wapniowo-magnezowy w postaci węglanowej. Wapń i magnez są to pierwiastki, których brak w glebie uniemożliwia wydajną produkcję tak potrzebnej dla ludzi zdrowej żywności. Obecnie na świecie preferuje się nawozy zawierające wapń i magnez z uwagi na to, że stosowane często w nadmiarze, skoncentrowane i fizjologicznie kwaśne nawozy sztuczne spowodowały duże zakwaszenie gleb, a w konsekwencji ich degradację. Przyczyniło się do tego zanieczyszczenie środowiska przez przemysł, motoryzację i urbanizację, a także krótkie okresy nasłonecznienia w naszym kraju. W takich przypadkach nie wystarcza już wyłącznie stosowanie typowych nawozów wapniowych, lecz niezbędnym staje się stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych. Nawozem spełniającym powyższe warunki jest nawóz wapniowo-magnezowy w postaci węglanowej, produkowany z dolomitu przez PPUH Dolomit. Wysokie wymagania postawione przez przedsiębiorstwo dotyczące jakości własnej produkcji, technologii wydobycia i planowanych inwestycji w zgodzie ze środowiskiem wpłynęło na jej wizerunek i spowodowało deszcz nagród i wyróżnień. W bogatej kolekcji wyróżnień są m.in. gazele biznesu, przyznawane przez Puls Biznesu, potwierdzające przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Gepard Biznesu za 2008 rok. Dużym wyróżnieniem z 2011 roku jest statuetka Cezara Śląskiego Biznesu oraz Medal Europejski, Nagroda Urzędu Integracji Europejskiej. Oba od kapituły konkursu Business Center Club. Ząbkowicka kopalnia otrzymała certyfikat Solidna firma w latach 2008-2013, w tym srebrny i złoty. Nagroda ta przyznawana jest pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowania ekologii i praw konsumentów w ramach programu gospodarczo-konsumenckiego. Firma ceniona jest nie tylko za dobrze zorganizowaną, wydajną, przyjazną środowisku pracę, ale także za wrażliwość na społeczne problemy. Złota odznaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego została przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2007 roku za działalność prospołeczną. Nie było więc to przypadkiem. Mając świadomość własnego sukcesu, chcemy się nim dzielić. Świat nie jest idealny, ale możemy go takim czynić na miarę naszych możliwości. Nasze przedsiębiorstwo utrzymuje i pogłębia ścisłe związki z regionem, z lokalnymi samorządami, przedstawicielami środowisk biznesu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucji kultury, jednostek straży pożarnej i klubów sportowych. Firma sponsoruje różne przedsięwzięcia lokalne oraz bierze udział w projektach o zasięgu ogólnokrajowym, jeśli służą one także miejscowej społeczności. Udziela wsparcia finansowego na określone cele, w tym stypendia dla młodzieży lub wsparcia rzeczowego, ofiarowując beneficjentom potrzebny im sprzęt lub wyposażenie. Jesteśmy zakładem górniczym, kopalnią odkrywkową i stąd też nasze oczywiste powiązanie z branżą górniczą. Dlatego ze szczególnym pietyzmem kontynuujemy i obchodzimy święto górnicze, jakim jest Barbórka. Zwracamy przy tym uwagę na historię wydobycia w naszym mieście, Dąbrowie Górniczej oraz ziemi zagłębiowskiej. Dla potrzeb kopalni powiększonej o oddział w Chruszczobrodzie wzniesiono nowy budynek administracyjny, rozbudowano szatnie dla pracowników wraz z natryskami. Powiększyliśmy również parking samochodowy. Warunki socjalno-bytowe naszych pracowników uległy znacznej poprawie. Nie bez znaczenia jest także jego funkcja reprezentacyjna. Nasza nowa siedziba jest naszą wizytówką i dowodem stałego rozwoju firmy. Nowe złoże powstało w miejscowości Chruszczobród. Może nie aż tak szybko. Wstępną decyzję podjęto już w roku 1996. Obecnie kopalnia posiada około 55 hektarów gruntów położonych w centralnym miejscu udokumentowanego złoża. Zgromadzono niezbędną dokumentację górniczo-geologiczną oraz opracowano plan jego zagospodarowania wraz z drogami dojazdowymi do niego. Zakład posiada stosowne maszyny i urządzenia, które na bazie uzyskanej w 2011 roku koncesji już pracują. Na terenie nowej kopalni w Chruszczobrodzie udostępniono złoże, halę remontowo-warsztatową, zaplecza socjalne budynków kontenerowych oraz dwie wagi samochodowe. Przygotowano podbudowę pod drogę wyjazdową z kopalni do drogi wojewódzkiej.
Nakłady na rozwój naszego zakładu w Ząbkowicach i Chruszczobrodzie, mierzone w latach oraz ilość wydobycia pokazują dobitnie, jak bardzo zależy nam na ciągłym i zrównoważonym rozwoju naszej firmy oraz naszego regionu. Udokumentowana wielkość złóż dolomitu w Chruszczobrodzie to około 250 milionów ton. Oznacza to możliwość eksploatacji cennego kruszcu przez długie lata, nawet dla następnych czterech pokoleń. Ta inwestycja jest także korzystna dla całego regionu, a w szczególności dla mieszkańców gminy Łazy i jej rozwoju gospodarczego. Rozwijamy się, modernizujemy, stymulujemy i chcemy współpracować. Nasza historia i nasza teraźniejszość pokazują, że mamy pomysł na przyszłość. Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Dolomit, kopalnia Ząbkowice S.A.